Ten tak jest na miejscu. Matko Boska! Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Furby Boss Simulator. No. Jak pytacie, skończyliśmy ostatnio razem właśnie wyjeżdżając już z parkingu. Troszkę bym się namęczył, szczerze, konfiguracja jest ta sama co była, więc będziemy się męczyć nadal. Znaczy ja będę się męczył, wypytko będzie się oglądać, będzie się śmiać jak ja się męczę. Matko Boska, wy to wszystko słyszycie, no niestety nic nie poradzę na to, nie będę wyciszał z pisaniem. Nic ja nie mogę dobrać, nie ma ustawień. Przynajmniej ja nie widzę, jeżeli ktoś widzi ustawienia. Ustawienie siły, wszystko. Intrygujące. Czym ja się zderzyłem? Niby z tym imbecylem, który stoi, stał tam na skrzyżowaniu, który nie wiadomo co on robił, bo ja nie wiem co on robił. Szkoda, nogi bolą, stopa mnie boli od hamowania. Kurwa, stój! Stój! Mówię, stój! Prędzej mnie szlak trafi, nim ja dojadę te wszystkie trasy. A chyba została jeszcze jedna po tej, ale... Nie wiem, czemu to nie działa, ale... Jedziemy, bo to mnie już... Co ja znowu walnąłem? Ja się pytam... O Jezus, zaczęło deszpaleć. Raczki. Będę używał i muszę dużo klawiatury za dużo. O, rumba skończyła wyzymywać. Sprzątać. O nie, co jest? Czemu ty wiesz? Dobrze, dokręcić mocy, bo zaraz ją wyrwę z tego biurka. Dobrze. Jezus. Czerwę? A ja czegoś nie nacisnąłem w telefonie pewnie. Na żywca, o Jezus, na żywca, tylko to się jeszcze kończy, to nie jest... Jezus. Jestem normalnie ciekaw, co to będzie na końcu. Kurde, chlapie, jakby nie wiadomo co... Intrygujące to jest bardzo, no ale... Ja tak powtarzam ciągle, ta gra nie jest sama zła, tylko... Tylko coś, jeżeli chodzi o współpracę z kierownicą, jest coś nie ten, tak jest na miejscu. Matko Bosko! O matko. No panie, ale to się leje, do środka mi się leje. O Jezu, te misiaczki. Szyby mało szczelne są trochę.
O Jezus, o Matko Boska. Nie. Chyba następny odcinek spróbuję nagrać na padzie. To szlak mnie tak. Tylko że znowu konfigurację mam znowu ustawiłem. Oż. Ja jadę i maruzę w tej grze. Śmiać mi się co teraz z tego, bo... Ale widzicie, że żebyście grali tak samo... to też by się tym chyba to irytowało, no. Zresztą wiem. Tyle musi. No kurwa. Jedziesz kurwa, jedziesz tam, gdzie ja ci każę i... Ciul z tobą. O, jaki cwaniak, się rówę, patrz, nawet się nie zająkał, jedź od razu, jedzie dalej. Co z tej kamery lepiej się jedzie, bo więcej widać chociaż. Lusterek tak nie potrzebuje. Bo takich nie da się używać bez ruszania myszką. Czemu traci się? O, teraz tam się dzieje. Gdzieś jest sterowany po przekroczeniu jakiejś tam prędkości, to jest... Boże, jak ten mokry, jak ten... Co to były za odgłosy? Ha, wycieraczki na słucho to były. Tak, zasuwam dosyć szybciej niż... No. Dobrze, jak pani tam mi doszło, bo jak tam się dzieje. Już tak kawy porozlewane tam teraz, możesz żygać na całego. Takie tu guziki są myślę w tej grze. No nie, C to się wychodzi, a ciekawe. Zimny by wyszedł z tego podczas jazdy. Od kierownicy. A idę sobie. No to musiałby zajebiście wyglądać. Ten tu siedzi z przodu, patrzy. Ten kierowca sobie wstaje, idzie. Pierdziele. A pierdziele, nie jadę już i idzie sobie. Kolejna rzecz. Jednak z zakrętu się. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Trzeba się drzwi otworzyć podczas jazdy. Oj, chyba się nie da. O, znowu radę. Jezu, woda się do środka sypie. Woda się doleje do środka. To teraz ta cała podróż jest skazana na porażkę, więc tego tak jadę już trochę tak... No nie, no widzisz co się dzieje z kierownicą. Boże, łopie mi tu... Ale mówię, gdyby tak Eurotrack chodził kierownica...
Jarało się coś. Ten sam, wszystko fajnie dopracowane, każdy ludzi działa, wszystko coś się dzieje, no ale tak jak mówię, sterowanie, samo sterowanie jest porażką w tej grze, to jest trzeci odcinek i ja ciągle z tym walczę. Przecież no ja, to jest trzeci odcinek po drugim, więc on nic nie zrobił, to nie ma co zrobić. Chyba, żeby napisaliście mi pod drugim filmem, co miałem zrobić, a ja, żebym oczywiście zaczął nagrywać zaraz odcinek po odcineczku, to... Więc nie miałem okazji przeczytać komentarzy. Mam jechać prosto. Tylko te widzę, że lusterek nie widzę. To jest mi najbardziej. Najbardziej denerwujące. Bo co mi z tego lusterka? Czemu w ogóle przy. Co mi z tego lusterka, jak ja nic nie widzę? Widzę jakiegoś typa siedzącego. Tamte bym najbardziej potrzebował, lewe i prawe. Że nic nie widać, ale. O, żeby kamera chociaż tak była. Co ty tutaj robisz mi tutaj? Kurwa, palce bolą mnie już. Boże. Ale widzicie, co to gra ma w sobie wspólnego, to ta kierownica chodzi jakby bez pomagania jeździł. Co to tam jest? Co to? Co to było? No takie nieprawidłowości, że się nie zatrzymałem. Nie wiem, pewnie, nie, ale szczerze powiem, jakiś komunikat wyskoczyć, zjeść na parking czy coś, a nie jakiś tam znaczek, jakiś ktoś policji i strzałki na parking. Zrób przerwę. No dobra, idźcie to macie. A, aby zrobić przerwę, autobus musi stać w miejscu, należy wyłączyć silnik, należy otworzyć drzwi, kierowca powinien wyjść z autobusu. No to tak, no to trochę daleko jeszcze przed nami, żeby zrobić przerwę. No to szczerze nie ukrywam, to było dziwne, gdyby mówić przerwę. A dobra, dawajcie, robimy przerwę. Stare lodziska, przepisy, muszę zrobić sobie przerwę, co z tego, że na autostradzie, ale... Ach. No, zadowoleni, ja sobie idę na razie. No, halo, ujrzysz. Wis otworzę i wyjdę sobie w deszczyk. No, zadowoleni, zrób przerwę. Dobra. Otwarłem drzwi. Kto jest chętny wyjść? Ty, czemu to jedzie cały czas? Halo? Dobra, to jest... To wszystko.
Hello? Jakie tu skoki są? Boże, nawet nie wiedziałem, co to jest. O, to... Podoba, idziemy z górki sobie. I jak wam się podoba? No dobra, mi też. Mi też się podoba. Ota jest na pamiątkę do albumu i... I tu strasznie w ogóle jest, tu jest sens. No dobra, dobra, koniec, koniec tej przerwy. Właśnie. Czemu to nie, czemu ręcznie? Ja przestał padać. Kurde, po co tak nie działał? Bo tak się tak jechaliśmy. Tam bym musiał mieć klawiaturę postawiam tak, przed sobą, bo to jeszcze też by szło używać tych klawiszy bez problemu. Że pewno trzeba się robić mokre. Która to krzyczała? Kogo wywalić to? To wiem, czy mam frajdę, to mam frajdę z tej jazdy, że to, że to jakieś kalecznie to wychodzi. Nie wiem, czy to było 3 miasta tylko na trasie były, czy więcej. Troll. Ah, jest. Strzeliło w krzyżu i...
Może pas się kończy. Po matku, ścina, ścina, ścina. Jezus! Co wy to robicie? Jak panie, ja jestem pijany, tylko walczę z kierownicą. Ha! Jestem po prostu ludzi, to dobrze siedzi. Takie ruchy kierownicy są, da się zrobić bez problemu, ale dalej to nie wiem, czy sprężenie zwrotne, czy co tak tam jest. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, bo nie daj mi ciągle do spokoju. W opcje, gry. No tak. Będę zależny od prędkości. To jest to, dobra. O, jest. Aj. Sprawdźmy. Können Sie auch geradeaus fahren? No dobra. Jezus, to jest jeszcze gorzej z tym jeździć, nim się dało jeździć. Jezus, przestań się bujać. Uż. Lepiej. Po czym trzeci, 3,5 odcinka. Nie, 2,5 odcinka, bo to jest połowa, powiedzmy. No, prawie końcówka już. Boże, da się bujak, dziwka. Ja się nie wiadomo, co to. Gdzieś, czy dalej. Gra. Przechył. Brak przechyłów, dobra. Dobra, nie, może niech jest niski chociaż, bo mnie tam się rzygać tak chciało samemu, jak sobie zacząłem patrzeć coś. Pokaż tekst. Samouczka, wyświetlaj napisy, komentarze pasażerów, jak to są. Format godziny europejski, siła resoru, siła tłumienia, efekt drogowy, efekt. Siła efektu kolizji. Nie ma siły hamowania, bo to by mi najbardziej przydało się. Częstotliwość zdarzeń. Fight termin, bo nie wiem, co to jest. Zobaczymy to. Kołysanie głowy, obrót kamery w kierunku jazdy, czułość, obrócenie osi pionowej. Czułość osi. 7, co jest? Nie wiem, nie widzę różnicy. Przecież takie było, tak się nie buja teraz, czy teraz się buja. Moment. Moment, coś mi nie pasuje. To było ukrycie kierownicy. Ja myślałem, że nie wiem. Coś mi brakowało.
Ale szwung ma, nie mogę powiedzieć, że nie ma. Teraz czeka mi kolejny ostatni odcinek, pewnie mnie czeka. Chyba, że to jest koniec trasy już i będzie podsumowanką. Szczerze, kurde, wyłączę grę. Nie, muszę nagrać ostatni odcinek, pewnie to zostanie trasa będzie. Bo jak wyłączę grę, to mi pasażerowie znikną. Głupie to jest. Znikają ci ze środka, bo ci zostają na przystanku, to stoją. Więc będę musiał ogarnąć pasażerów. Jedną trasę nagrać w wypadku. Chyba jeszcze jedną, bo już. Czekaj. Opa. Tak. Ostatnia trasa pędzi. Ona będzie krótka, już widzę. Freiburg. Michuchu, nie wiem, siłę hamowania ustawić, to jest, dla mnie to jest walka. Kierowanie trochę lepiej się zrobiło. Kurde, niby wyłączyłem opcję, że ma zmienność od siły, od prędkości, ale widzę, że coś chyba nie działa ta opcja, żeby ją wyłączyć. Gra po prostu osobom grającym na kierownicy daje wyzwanie, daje niezwykle w kosi. Jeszcze jeden wypadków jeszcze nie dojedzie. Teraz to już szczerze jest. Się za mnie użerał na koniec. W tym momencie muszę pedała nacisnąć, żeby hamulce lżej łapać. Macie szczęście, że
miał autobus w tyłku. No nie, śmiech na salę. Jo! Jedź. To taka mądra. Będzie nam piechota drałowała te 4 km. Patrzcie, a tu będzie na końcu podsumowanie. Wezmę! Dziwne same kolizje. No tak. A nie! Czy takie problemy z hamowaniem jak ja? Tu też byś non-stop zatrzymał się na wszystkim, co jest. Chyba, że tego naszego przyjaciela tu nie ma. Który był w pierwszym odcinku. Rondo, matko boska, czemu to musi być rondo? No i Lamus się pierdzielu na rondo mi się jeszcze wjechał, boże. Hello. Sran, nie wiecie na co się... Nie wiecie na co się spiszecie. Już mi was szkoda. Już mi was szkoda, ale to widzimy się. Ale to będzie oczywiście w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się tyle samo frady, co ja. Ja mi już tam boleć. No, ale widzimy się oczywiście w następnym. Pozdrawiam, Redox. Cześć.